Cieszymy się bardzo, wraca, pięknie odrestaurowany. No i taka, mamy taką okrągłą kolejną rocznicę, bo został tak naprawdę Ryś tutaj postawiony w 85. rocznicę istnienia zakładu Fabok w Chrzanowie. Teraz mamy stulecie i wraca całkowicie odrestaurowany. Ten remont nas trochę kosztował, bo to jest w sumie ponad 160 tysięcy. Wszystko było dokonywane w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków, ponieważ to jest zabytek. No ale piękny Ryś wraca na swoje miejsce. Bardzo nam się podoba i te kolory, które uzgodniliśmy z Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, ostateczne, czyli ciemna oliwka, kolor oryginalny, jakie na początku, w latach 40., kiedy Ryś był wyprodukowany, właśnie Fablok swoje produkty malował. I myślę, że mieszkańcy będą i z tej kolorystyki, i z tego remontu bardzo, bardzo zadowoleni. Jak długo trwała ta renowacja? Renowacja trwała bardzo długo, ponieważ od połowy listopada. Wydaje się, że to nie jest duży parowóz w porównaniu z większymi lokomotywami, ale rozebranie go do ostatniej prawie śrubki, jak się mówi, wyczyszczenie, zaspawanie przerdzewiałych elementów, bo właśnie okazało się na miejscu w Muzeum w Jaworzynie Śląskiej, że sporo tych elementów ukrytych wewnątrz było mocno skorodowanych i robiąc to profesjonalnie zdecydowano się, żeby te elementy naprawić, zespawać. Teraz już chyba będzie bezpieczny dla tych, którzy będą przychodzili go podziwiać. Tak, będzie bezpieczny. On rzeczywiście już miał dziury w środku. Było bardzo dużo śmieci w samym Rysiu. Ja mam też taki apel przy okazji do mieszkańców, żebyśmy też szanowali ten nasz zabytek i dbali o niego wspólnie. Wiele osób wchodziło do tego Rysia. Czy teraz będzie można dostać się do środka, czy raczej on już jest tak przygotowany, żeby go podziwiać z zewnątrz? W związku z tym, że stan w środku zniszczenia był ogromny, sporo elementów trzeba było naprawić, zrekonstruować. W kotle znajdowała się taka ilość śmieci, że po prostu byli zadziwieni po zdemontowaniu właśnie kotła. I dlatego stwierdziliśmy, że zamykamy drzwi, dorabiamy zamki, zamykamy okna, bo niestety jakby po takim remoncie zniszczenie, no naprawdę ciężko byłoby przeżyć, więc sądzę, że te zdjęcia trzeba będzie sobie robić z zewnątrz. Może przy okazji jakiejś wycieczki studyjnie, okazjonalnie otworzymy również jakby obiekt w środku. Sporo kosztował, ale chyba było warto, bo wydaje mi się, że Chrzanów kojarzy się z lokomotywami, tak jak on powiedział, teraz stulecie Fabloku, więc mamy taki symbol miasta. Tak, to prawda, należy budować promocję miasta na tym, co jest naszą historią, naszą tradycją. Na pewno jest nią Fablok i lokomotywy, które były tutaj produkowane, także bardzo się cieszę, że Ryś wraca na swoje miejsce.